Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, z tej strony Nihallak, a Cebul1. Witam was wszystkich na moim kanale. Otrzymałem jakieś kredyty. Safe mi otworzył. Dobra, mniejsza to. Dzisiaj pojedziemy sobie znowu obiektem 430, ponieważ jesteśmy już niedaleko do finału. Do finału zostało już naprawdę bardzo niewiele. Schematów nie mamy. Jeszcze brakuje co nieco. Słuchajcie, co nieco się zmieniło. Pojawiły się statystyki sesji. Tutaj na dole, w prawym rogu, pojawiły się statystyki sesji. Nie grałem jeszcze żadnej bitwy, bo przed chwilą włączyłem grę, ale tu się pojawia ilość zdobytych kredytów w czasie bitwy, tu się pojawiają ilości zdobytego PD, czyli doświadczenia bojowego, obligacje, wolnego doświadczenia, łącznie kredytów i łącznie obligacji. Tu jest skuteczność bojowa i na dole jeszcze będzie według... A, u góry jest według pojazdów. Tu się pokazują pojazdy, którymi graliśmy, ile było bitew zagranych danym pojazdem, średnie uszkodzenia na tym pojeździe i klasyfikacja World of Tanks. Zademonstruję wam, jak to będzie wyglądało. Co my tu mamy w załodze? Szósty zmysł, maskowanie, braterska broń, zwiadowca. Zwiadowca to jest oko to właśnie, albo tu klikniemy. Skupienie na celu. Mamy tego dużo. Czy jest nam to potrzebne? Lepsze byłoby maskowanie albo umiejętność gładka jazda, która umożliwia nam strzelanie w ruchu i trafianie. To jest strzał ze współobrotu. Wieżą ukręcamy, oddajemy strzał i wchodzi. O dziwo nam wchodzi. To jest gładka jazda, smarowanie skrzyni biegów. Dobrze, weźmy to, zobaczymy, co będzie się działo. Mamy okulistykę założoną, żebyśmy lepiej widzieli, więcej widzieli, bo ten czołg bardzo często nim gramy na pierwszej linii agresywnie. Mam tutaj założoną stabilizację pionową, która ułatwia nam celowanie i trafianie w pojazdy. No i dosyłacz, żeby mi szybciutko przeładowywał pociski. No to tak. Zapraszam do oglądania. Nie jesteśmy na topie. Dlatego lubię grać z dziewiątkami, bo bardzo często jesteśmy albo na topie, albo pod nami są ósemki i siódemki, tak jak tutaj właśnie. Albo walczymy tylko o jeden tier wyższymi pojazdami. Nigdy nie ma tak, że rzuca nas jeszcze wyżej, bo po prostu się nie da. Po prostu się nie da. Jak dla mnie dziewiąty tier jest najlepszym tierem, jaki jest w grze. Spróbuję go zaprosić. A mu pokażę, że jadę tutaj. Albo tutaj. Zapytam się, gdzie ja chcę mu zrobić punkty. Czołg ciężki też jedzie na prawo. No ktoś musi trzymać lewą stronę, bo jak ta lewa strona mam ładnie, to nam wybiłem artylerię. Jak wybiłem artylerię, to już będzie lipną straszną. A że ja jestem czołgiem, to powinienem grać w pierwszej linii. Tym bardziej, że mam optykę osłoniętą. Będę to wszystko widział. Powinienem widzieć. Mam tutaj kamuflaż 100% na całą załogę. O! Mamy kolegę. Jest za górką. Kamuflaż mam aktywny na pewno. Leoś. I połowę. O Boże, ty kurde, patrz. Weszło. Panocku, nie widzisz mnie, bo ja mam dobrą załogę. Ktoś mnie szturknął. No, dziękuję bardzo. Kolega sympatyczny. Jak to mówi Hallak? Mamy lwy. Za kościołem. Tu kolegi też nie widać. To jest fajna miejscóweczka, jak się stanie dobrze w krzaczku, nie damy się wyświecić, to możemy tutaj sporo nabrudzić.
I prawą, i lewą stronę. Coś nie weszło. Ale nie ma co załamywać rąk. Będzie następna okazja. Jesteś na otwartym polu, kolego. W ziemię trafiłem. No nie do wiary. Czołg się podświetla, a ja w ziemię trafiłem. A było zielone przez chwilę. Było zielone przez chwilę, sam widziałem. Bóg na gąskę. I doimy. Jeszcze raz na gąskę. Słyszę. Oj, widzę mnie. Oj, mi przyfasol, widzieliście? Jak mi przydupcył. To było potrzebne, mimo że było ryzykowne. Skąpiłem się ładnie. 790. Albo umiem strzelać bokiem. Umiem strzelać bokiem. Wow! Nuc. Niestety przewaga liczebna, jak widzicie, znakomita po ich stronie. Niestety nasi wszyscy poszli na drugą stronę. Cóż poradzić, cóż robić. Stoją, grają w jedną. Nie grają, byleby tylko uzyskali dobry wynik. Kolega sympatyczny też nie zwraca w ogóle na drugą stronę uwagi. Tak, kochanie, jestem w czasie bitwy i nagrywam. Zatem, no, nie będzie czego puszczać. Przywitam się z wami jeszcze raz po bitwie. Przepraszam, nie mógł wam pokazać wynik tej bitwy. To za chwilę po reklamie. Wracam z powrotem.